Po 20 latach istnienia wydawnictwa jestem bardzo zmęczony. To nawet widać pewnie po mnie, dlatego że przestałem wierzyć w to, że idzie ku dobremu, albo że może się obrócić ku dobremu. Przez te 20 lat każdy rok był gorszym rokiem pod każdym względem. I ilości sprzedawanych książek, i wsparcia, jakie można uzyskiwać z rozmaitych źródeł dla niekomercyjnych projektów. Parę lat temu próbowaliśmy w takiej grupie osób zajmujących się książką, albo w praktyce jak bibliotekarze, albo zawodowo jak pracownicy wtedy istniejącego zakładu o książce, stworzyć taki obraz tego, co się dzieje z książką w Gdańsku i w okolicach Gdańska. Pracowaliśmy nad tym parę miesięcy, zrobiliśmy rozmaite badania, zwłaszcza bibliotek szkolnych, ale nie tylko. I nagle się odsłoniło z tego, że no po pierwsze katastrofalny obraz, zwłaszcza województwa pomorskiego. Nie zdawałem sobie z tego wcześniej sprawy, że tak właśnie jest. Jesteśmy poniżej wszelkich kryteriów i poziomów czytelnictwa w Polsce. Wtedy po przeanalizowaniu sposobu istnienia i obecności książki doszliśmy do wniosku, że najważniejszą rzeczą, jedyną, jest natychmiastowe doinwestowanie bibliotek szkolnych i im niższy poziom edukacji, tym to jest ważniejsze. Dlatego, że jeśli ktoś nie ma w domu treningu czytelniczego, jeśli w domu nie ma oparcia w bibliotece rodzinnej, domowej, jeśli rodzice nie czytają, to na dobrą sprawę dzisiaj nie ma żadnej szansy, jeśli szkoła mu w tym nie pomoże, żeby uświadomić sobie, czym może być książka i jak książka może być pomocna w życiu zawodowym, osobistym, we wszystkich wymiarach istnienia. Więc jedyne, co powinniśmy zrobić w tej chwili, streszcza się w jednym zdaniu. Natychmiast stworzyć nowoczesne, biblioteczne formy obecności książki w szkołach. Przy czym muszę natychmiast dopowiedzieć, że to powinna być nowoczesna biblioteka, nie wypożyczalnia książek, ale miejsce, gdzie się żyje z książką, ale też obok żyje z internetem. To powinny być, jeśli już, formy, które znamy z takich wspaniałych przykładów skandynawskich, coś w rodzaju takiej mediateki, w której spotykają się nowe technologie komunikacyjne ze starymi. Książka z internetem i nauczyciele, albo bibliotekarz, albo taki dobry duch tej przestrzeni powinien wprowadzać wszystkich uczniów właśnie w tajemnicę obcowania z książką, ale też z internetem, z którego przecież można korzystać też na tysiąc rozmaitych sposobów, dobrych i złych. Na to trzeba, jak sądzę, olbrzymiej ilości pieniędzy. To powinien być program, który pochłonąłby, jak myślę, nie parę milionów złotych, które każdego roku jest w stanie wyasygnować Ministerstwo Kultury na dodatkowe zakupy dla bibliotek. To nawet nie idzie w dziesiątki milionów. Można oszacować, że to powinien być program, który w pierwszym roku czy dwóch realizacji powinien opiewać i powinien pochłonąć około miliarda co najmniej. I potem stopniowo przez następne lata ta suma powinna być powiększana. To powinny być naprawdę olbrzymie środki na to, żeby stworzyć możliwość młodym ludziom tego, żeby weszli na tę drogę świadomego czytania i świadomego istnienia w kulturze. Natomiast ja bardzo lubię te akcje Czytamy Dzieciom i tak dalej, ale to wszystko jest rzecz moim zdaniem drugorzędna, a promocja czytelnictwa dla dorosłych w rodzaju modne jest czytanie i tak dalej, to już jest za późno. Po prostu spora część osób jest już dla książki moim zdaniem stracona. To znaczy... I nic się nie wydarzy. Żaden cud tego nie odmieni. Tego nie wiem, bo żadnych badań nie prowadziłem. Ja nie jestem bibliologiem amatorem raczej, ale widzę to po sobie, że pierwotna moja nieufność w stosunku do internetu
przemieniła się, ale Bóg nie ma prawdą, sam internet też się przemienił. W ostatnich 10-15 latach jest tam coraz więcej rzeczy nadzwyczaj ciekawych, a to czy czyta się z ekranu coś istotnego i ważnego, czy na papierze, to jest rzeczą drugorzędną. Kiedy ja mówię o książce, wcale nie mam na myśli książki drukowanej. Ja oczywiście ją lubię, wolę korzystać z książki wydrukowanej. Ale jeśli ten sam tekst byłby dostępny na ekranie, proszę bardzo, niech będzie. Tyle tylko, że trzeba mieć instynkt szukania rzeczy trudnych również w internecie, a nie ślizgania się po newsach, które mają 3-5 zdań. Wie pani dobrze pewnie, że definicja przeczytania czegoś sformułowana przez Bibliotekę Narodową zakłada możliwość przeczytania, jeśli nie pamiętam, już 2 lub 3 ekranów, tak? Czyli praktycznie 2-3 ekrany to są 2-3 strony, no załóżmy, że umownie. Czyli jeśli ktoś przeczyta 2-3 strony, to znaczy, że już coś czytał poważnego. No, jeśli ktoś miał w ręku kiedyś dawne powieści XIX-wieczne ciągnące się przez setki stron, to wie, że czytanie może między innymi na tym polegać, że się zanurza w strudze słów, że się płynie od strony do strony i że zapomina się o świecie rzeczywistym na czas lektury. No, 3 ekrany to, i 3 strony, no to jest powiedzmy 3 minuty przy średnim czytaniu. To trochę mało na to, żeby doświadczyć tego dziwnego, egzotycznego doświadczenia bycia tu i gdzie indziej zaraz, które daje czytanie. Gdyby mnie ktoś teraz uwolnił od tego, co rozpoczęliśmy 20 parę lat temu, byłbym naprawdę szczęśliwym i wolnym człowiekiem. Chętnie bym, tylko jest pewien problem, że musiałbym znaleźć wydawcę, który mógłby moje książki z kolei wydawać albo realizować moje projekty. I kiedy rozglądam się na prawo i lewo, to widzę, że takich wydawnictw jest coraz mniej, niestety, że ambitni wydawcy, ciągle podkreślam, że my poruszamy się w kręgu książek osobliwych, specjalnych, nazwijmy je książkami humanistycznymi, że takich wydawców, którzy realizują ten typ projektów, jest coraz mniej, niestety. Że takie zjawiska, jakie były kiedyś, to znaczy 2-3 osoby z pasją zajmujące się jakąś dziedziną wiedzy, jednym filozofem często, zakładają wydawnictwo, bo chcą wydawać jego książki, że to chyba już się skończyło, że tego szaleństwa, jakie było w latach 90. i w pierwszej dekadzie XXI wieku, już chyba nie ma. Choć być może się mylę, może nie zauważam czegoś, ale wtedy tego było więcej. To znaczy takich amatorów z pasją, którzy uważali, że powinni sprawić, żeby ulubieni ich autorzy, książki, tematy pojawiały się na rynku.